Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Nie uświadczacie ostatnio dużo gameplay na moim kanale, natomiast myślę, że grę Dying Light warto pokazać, tym bardziej teraz po ponad 30 godzinach mojej gry pokażę wam, jakie fajne triki w grze można porobić, jak można sobie wymaksować postać, ponieważ jeśli ktoś z was jeszcze nie grał w tą grę, to naprawdę polecam. Jeśli lubicie zombie, gry akcji, jest to po prostu gra dla was. Zaczynamy! Okej, wznawiamy sobie teraz grę w slumsach. Za chwilkę wam pokażę, co ciekawego można robić, jak się troszeczkę rozwiniemy w grze. I myślę, że pobiegniemy sobie zrobić jakąś misję specjalną, na przykład misję kwarantanny. Dobra. Jeden z fajnych upgrade'ów. Zobaczcie, broń w tej chwili mam bardzo fajną, katanę. Zobaczcie. Skok z rozbiegu. Pierwsza rzecz, która jest bardzo fajna. Bardzo się przydaje, mamy dwa poziomy tego skoku, jak za chwilkę zobaczycie. Mamy też wślizg. Wślizg w wersji takiej zwykłej, po prostu przewracającej i wślizg w wersji łamania nóg. Jeśli go sobie zupgrade'ujemy, o właśnie. Kolejna fajna rzecz, dobić leżącego zombie. A, katana jest już bardzo silna, nie ma z tym żadnego problemu, żeby nawet silnych wrogów. Mamy też, o, szybkie oddychanie i ścinamy główki. Bardzo dobrze. Okej, to było super. No dobrze, pokażę wam szybko to drzewko umiejętności. Ja już tutaj mam 18, 19, 23 poziom, jeśli chodzi o statystyki. Jeśli chodzi o poziom przetrwania, możemy sobie różne rzeczy wytwarzać ciekawe, typu gwiazdki, potem granaty, korzystać z aut, pułapek, czy kotwiczka. Super rzecz, polecam, jeśli możecie to odblokować, odblokujcie. Zaraz wam pokażę też, jak to działa. Mamy tarcze. Tarcze tak średnio się przydają, ale jak ktoś znajdzie dla nich fajne zastosowanie, to oczywiście fajna rzecz. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o przetrwanie. Jeszcze kilka rzeczy, jak widzicie, można odblokować, ale żeby sobie to odblokować, trzeba jeszcze sporo misji pobocznych wykonać, bo niestety najłatwiej zdobywa się poziom zwinności i siły. Wystarczy po prostu biegać i naparzać zombie. To było na tyle. Teraz w zwinności mamy tutaj dużo fajnych kopnięć, przeskoków, rzutów i takich fajnych rzeczy. Możemy na przykład zwiększyć swoją odporność na upadki, taranowanie, wbieganie po ścianach, to też postaram się wam gdzieś tam w trakcie pokazać. No i mamy różne takie usprawnienia. I w sile mam już praktycznie wszystko odblokowane. Jeszcze tylko arcymistrz walki, gdzie w ogóle nie będę się męczyć. To też się może przydać w walce. Mamy lepsze zdrowie, mamy jakieś zeskoki, dobijanie. Kamuflaż też wam pokażę. Zobaczcie, fajna rzecz, kamuflaż. Robimy sobie V. Nasz bohater smaruje się krwią zombie. Teraz poszukamy jakiegoś zombiaka i zobaczcie to. Niby chcą podchodzić, ale generalnie wiedzą, że coś jest nie tak, że jesteśmy jakby zombie i po chwili odchodzą. Ale ten kamuflaż po chwili znika. W ulepszeniu możemy zabijać zombie też w kamuflażu, po prostu nie ujawniając się. Zobaczcie, autopułapka. No chodźcie, chodźcie. Aktywujemy autopułapkę. I zobaczcie, zombie do niego ciągną, na pewno nie odejdą. I powstaje fajny impuls, który rozwala ich. Dobra, jak chcemy tego używać wielokrotnie, to wystarczy połączyć kabelki jeszcze raz i mamy już pułapkę sprawną. Tak jest też z wszystkimi innymi pułapkami. Dobra, spadaj. Oczywiście przeszukać możemy sobie. Pokażę wam teraz kolejną fajną rzecz, a przy okazji będziemy się kierować do... Już wam pokazuję. Chyba taka strefa kwarantanny, o właśnie tutaj. Tu będziemy się kierować. Przy okazji pokażę wam też kotwiczkę, jak się tego używa. Kolejne fajne bronie. Długi miecz. No cóż, jak sama nazwa mówi, robi sieczkę. Kolejna fajna rzecz, którą wam pokażę. Tylko sobie zmienię na topór, bo to się najlepiej... Siekiera dwuostrzowa, dokładnie o to chodzi. To się najlepiej nadaje do tego. Zmienimy sobie jeszcze na petardy. Ok. Chodzi o to, żeby te zombiaki tutaj zajęły się czymś innym niż ja. Możemy robić tak. Odwracamy ich uwagę. Wchodzimy między nich. A, dobra.
Jeszcze raz. Wchodzimy między nich. Robimy coś takiego. A i proszę bardzo, nabijamy sobie w szybki sposób punkty siły. Bezcenne. Dobra, na razie te fajerwerki wyłączę. A masz. I prosta rzecz, dobijamy. Jeśli graliście kiedyś w Dead Island, no to są te same ruchy. Tak więc mamy sporo podobieństw. Jak ktoś lubił Dead Island, to będzie też lubił Dying Light'a. Moim zdaniem gra dużo, dużo lepsza. O, zmęczyłem się troszkę, ale już. Dobra. Nie przesadzaj. No i tutaj możemy wykorzystać sobie to, o czym mówiłem. Bierzemy fajerwerki, rzucamy je gdzieś tutaj, poczekamy, aż się troszkę skumulują i jedziemy. Karuzela. Dobra, nasza. Dobra, muszę trochę odpocząć, bo mnie tutaj mocno nadgryźli. Naprawimy siekierkę. Uzdrowimy się nieco i dobra, no to teraz śmigiem do naszego punktu przeznaczenia. Zmienię sobie broń na taki fajny sierp, czy jak to się tam nazywa. Mniejsza z tym. Ok. Dobra, możemy się wspinać, możemy użyć kotwiczki, jak mówiłem, świetna rzecz. Dobrze, teraz tak, myślę, że tędy nie przejdziemy, trzeba będzie iść górą. Pójdziemy sobie tędy. Koło tej wieży, oczywiście. Mając kotwiczkę, generalnie nie interesuje nas wysokość, ponieważ możemy po prostu zrobić tak. Przyciągamy się leciutko do ziemi. Nie ma z tym żadnego problemu. Zasięg tej kotwiczki to tak około 50 metrów plus minus. Dobra, kogoś tam napastują, ale akurat nie mam czasu, lecę do kwarantanny. Wskakujemy. A, miałem wam pokazać wbieg po ścianie, więc chyba tutaj to się uda, zobaczcie. Robimy coś, teraz się wspina normalnie, ale jak widzieliście początek, to nasz bohater robił coś a la Prince of Persia, czyli taki bieg pod pionową ścianę. A masz. Dobra, spadamy stąd. Zobaczcie, aż tam można sięgnąć. Ups. No to narobiłem hałasu, ale trudno. I czujemy się trochę jak Spider-Man w Nowym Jorku. Puszczamy sobie naszą sieć. Troszkę to przypomina grę Nocnym Łowcą, który też ma długie macki. Potrafi się naprawdę szybko przemieszczać. Natomiast jak widzicie, ta kotwiczka po użyciu musi się chwilkę naładować i nie możemy tego używać raz za razem. Musimy używać tego oszczędnie i tak no z umiarem. Po prostu, żeby w jakimś krytycznym momencie nie zabrakło nam tej funkcji. No bo szkoda by było na przykład spaść wysoka. A tak możemy się zawsze zabezpieczyć przed upadkiem. Dobra, już jestem blisko tej strefy kwarantanny. Oczywiście możemy też rzucić broń w razie, by była już mocno zniszczona. Fajnie się wbiła. Nieźle. Oddawaj to, nie twoje. Powiem wam, że chyba powtórzę tą akcję, bo mi się to spodobało. Ciebie to chyba położymy tym. Nieźle, nieźle. No dobra, w sumie idę do tej strefy kwarantanny. Widzimy cały czas jakąś akcję, natomiast
Tam będzie się na pewno sporo działo. No co, już zginęłaś? Szkoda. Pokażę wam coś jeszcze fajnego, tylko muszę ogłuszyć zombiaka. O właśnie. Też niezłe, prawda? Uczymy się tego jako jedna ze zdolności w menu siły. Prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam. Ok, śmigamy. To jest chyba już ten tunel tutaj, gdzie będzie taka dość intensywna misja. No dobra, do środka. Trudność trudna, nagroda 2500 doświadczenia, dobra. Trudna ta misja pewnie była dla takich bardziej żółtodziobów, natomiast z moim tutaj poziomem już doświadczenia i broniami myślę, że będzie dobrze. Zresztą zaraz sobie zobaczymy. Okej. No. Wirale też nie są jakąś wielką przeszkodą na tym etapie gry. Natomiast tych gości zawsze się boimy, bo wystarczy być bliżej i jest po nas. Ok, zobaczcie, kotwiczką możemy też zombiaka troszeczkę poharatać. Zaraz poczekamy, aż się naładuje. O, w międzyczasie viral leci. Możemy z nimi zrobić po prostu tak, tak więc bez problemu się rozprawić. O, widzicie? Troszkę uszkodzona poczwara. Natomiast co my tam mamy na tej mapie? Aha, dobra. Coś tu musimy zbadać prawdopodobnie. Damy troszeczkę szybszą broń. To już nam się zużyło. Ok, muszę przeszukać te pociągi pewnie. O, dobra, czyli ten wagon. Ale teraz co z nim? Co z nim? Tu mamy wejście. Jakiś zombiak nam się wysypał. A musimy zebrać. Musimy zebrać zapasy. Nic innego. Sznurek, dobra, nic cennego. Ale okej, z braku laku może być. Ach, te wirale. No cóż, chyba jakaś purchawa mnie dorwała, ale dobra, już szybko wznawiam. Aj, minęliśmy się. Dobrze, jeszcze zobaczymy, co my tu mamy ciekawego z broni. A może maszetę, może maczetę sobie wezmę. Tą ciężką dwuostrzówkę zostawimy w razie czego. I maczetka wchodzi do gry. Generalnie maczety jedna z fajniejszych broni. O, za wcześnie wylądowałem. Taki psikus. Dobra. O nie, kurhawa. Wow, udało się. No, oczywiście, jak chcecie zbierać, to możecie sobie zbierać te zdobycze. A ty gdzie uciekasz, gościu? Ach. Bez głowy jeszcze mnie bił. Też tak bywa. No dobra. Troszkę mi się apteczki kończą, ale myślę, że sobie poradzimy z tym. Ok, mamy tu kolejny wagon. Czy
To jest to, to jest to. Dobra, mamy drugi rzut. Lecimy dalej w takim razie. A skoro już biegają te stwory, to w sumie czemu nie? Broń palna się przydaje naprawdę, jak już jest rozpierducha, a wtedy nie wahajmy się jej użyć. Ale nie polecam strzelać seriami, tylko pojedynczo, ponieważ zaoszczędzamy kupę naboi. Jak widzicie, na jednego zombiaka wystarcza generalnie jeden nabój. Nie ma co strzelać seriami na ślepo, bo to jest bez sensu. Okej, wejdziemy sobie tu. A masz. O, szkoda, że nie jest rozbiegu. O, spadła. Dobra. O, mamy wagon. Tu górą, tu górą. Jest zaopatrzenie. W międzyczasie jakaś purchawa się rozwaliła, więc super. Jeden problem mniej, ale moi drodzy, mamy fajnie. Mamy tutaj coś jeszcze. O-o. Dalej, eksploduj, eksploduj. A masz. Ok. Coś tu jeszcze nam świeciło 45 metrów, czyli ominąłem coś po prostu. Weźmy sobie naszą katanę. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Super, super. Ok. Tu jeszcze mieliśmy jakąś zdobycz. Tak myślę, że coś jeszcze miałem wam tutaj ciekawego pokazać z tych takich funkcji. Jak widzicie, bronie są fajne. Nie wiem, czy jakąś tarczę akurat mam na stanie. Chyba nie. Natomiast tarcza jak tarcza. Po prostu zasłaniamy się nią przy pomocy środkowego przycisku myszki. No i w miarę jak te zombie walą w tą tarczę, to ona traci swoją użyteczność, wytrzymałość. Więc jest to takie rozwiązanie tymczasowe, jakby nie było. Ale czasami taka tarcza może się oczywiście przydać. Dobra. Muszę przejść teraz przez te drzwi. Ja tu nie zbieram za dużo, bo szkoda mi teraz czasu po prostu na to. Dobra. Purchawa poszła. Okej. Mamy zameczek. Gotowe. O! Nieładnie mi tak przeszkadzać, naprawdę. Okej, jest chwila spokoju. Teraz trzeba tych rozwalić. Wow, 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 wow. Okej. Dobra, jeszcze trzeba przeszukać tylko ten rejon. I będzie po wszystkim. Odejdź, człowieku. A raczej zombiaku. O, no to ładnie. Chyba zrobię tak. Ach. Czasami już lepiej tą bronią rzucić. I proszę bardzo. Lepiej rzucić niż stracić życie. No właśnie. Dobra, trochę mnie rysnęło, ale generalnie nieźle. Żeż ty. Zauważyłem to w ostatnim momencie, już było za późno niestety. Natomiast na wyższym poziomie zdrowie mi tam się regeneruje do chyba 65. Takie to podstawowe, więc nie musimy
Używać aż tylu apteczek. Ok, mamy sukces i chyba mnie teraz wywali z gry, czy będę musiał wyjść? Chyba będę musiał wyjść. Co mnie tutaj dusi? Dobra, chyba już nic. Spróbuję jeszcze otworzyć tą skrzynkę i sobie wyjdziemy. O, no wiesz ty co? No wiesz ty co, tak przeszkadzać. Powiem wam, że zabrakło mi apteczek. Muszę coś sobie stworzyć. Generalnie w Dying Light ciężko zginąć, ponieważ nawet jak nam zabraknie apteczek, gdzieś tam polegniemy, to odrodzimy się w jakimś bezpiecznym miejscu. Dobra, spróbujmy to szybko machnąć. Ktoś do nas podchodzi niestety. Dobra. Zobaczmy co tu jest, czy jakaś fajna broń. Nadziak. Ale o dużych uszkodzeniach. Więc w sumie warto by go było chyba sobie przygarnąć. Mam miejsce, więc biorę. Teraz użyjemy tego znaleziska. Natomiast powiem wam, że klimat na tej stacji jest bardzo zły. Więc czym prędzej stąd spieprzamy. No to gnamy do wyjścia i zaraz będzie po misji. A jak widzieliście, statystyki się ładnie podniosły. Teraz będę miał kolejną zwinność i jeszcze trochę i siłę. No i niestety jeszcze trochę do tego kolejnego poziomu przetrwania, że będę mógł sobie zrobić tego mistrza Haranu. Będzie naprawdę fajna rzecz. No cóż, gra już skończona dawno, ponieważ wątek fabularny zaliczyłem w 32 godziny bodajże. Oczywiście nie grałem tylko w fabułę, tylko robiłem misje poboczne, zbierałem zrzuty i tak dalej. Było tego sporo, pomagałem jakimś tam przetrwańcom, czy jak to tam się w tej grze nazywa. Po prostu osobom, które nie zostały zarażone, a walczą jeszcze o przetrwanie w tym mieście. Ja wam zdecydowanie wolę broń, która zadaje rany cięte, niż jakieś tam szpikulce i inne wynalazki, ale dobra. Robimy bum buma. I myślę, że w tym momencie zakończymy nasz gameplay. Gra jest naprawdę świetna, polecam. Tłuczenie zombie praktycznie nigdy się nie nudzi. O, zmęczyłem się. I jest naprawdę fajnie. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli będziecie chętni na kolejny gameplay, piszcie w komentarzach, dawajcie łapki. To pokażę wam jeszcze na przykład tryb nocny. Co tam się dzieje w nocy, jakie zombiaki stają przeciwko nam. Generalnie czym gra się różni. Powiem wam, że się różni dość mocno. Tak więc myślę, że warto będzie obejrzeć te kilkanaście minut gameplaya. No to nic. Na dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!